Cześć, witam na kanale Zabytki Nieba, na którym dzisiaj chciałbym przedstawić dwa najdoskonalsze polskie szybowce wyczynowe okresu przedwojennego. Pierwszy z nich to PWS-101 z 1937 roku, który projektowany był przez Wacława Czerwińskiego i Bolesława Wiśnickiego z myślą o udziale w międzynarodowych zawodach szybowcowych w Rhön-Wasserkuppe w Niemczech, które później zostały uznane za pierwsze szybowcowe mistrzostwa świata. Szybowiec został zbudowany, wziął udział w zawodach, uzyskał tam najdoskonalszą odległość przelotu, która wynosiła 351 km. Piotr Mynarski przeleciał szybowcem PWS-101 na trasie z Rhön do Hamburga. Następnie szybowiec ten brał udział w różnych krajowych i nie tylko zawodach, na których odnosił sukcesy, plasował się na czołowych miejscach. Został dzięki temu w 1938 roku zaprezentowany na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu jako jedna z chlub i ozdób polskiego stoiska. W tym samym roku posypały się kolejne rekordy przelotów, w tym przelot pilota Urbana 426 km, przelot Witolda Kasprzyka 476 km i najsłynniejszy przelot Tadeusza Góry, który to wystartował z Bezmiechowej i żartując powiedział, że leci na obiad do mamy do Wilna. I okazało się, że na ten obiad do mamy do Wilna zdołał dolecieć, pokonując trasę 578 km z szybowiska w Bezmiechowej do miejscowości Soleczniki Małe pod Wilnem. Za ten przelot, jako największe na świecie osiągnięcie w szybownictwie, Tadeuszowi Górze przyznany został medal Lilienthala, który odebrał w styczniu 1939 roku i był to pierwszy w historii medal Lilienthala przyznany przez Międzynarodową Organizację Lotniczą. Obecnie ten medal jest uznawany za najwyższe odznaczenie, jakie może zostać przyznane w sporcie szybowcowym. PWS-101 był szybowcem drewnianym o konstrukcji krytej częściowo sklejką, częściowo płótnem. Tutaj widać pięknie na zdjęciu na tle nieba, jak ten szybowiec leci. Za każdym razem, kiedy patrzymy na zabytkowy szybowiec i widzimy, że jego konstrukcja wydaje się przeźroczysta, oznacza to, że są to powierzchnie kryte płótnem. W przeciwieństwie do sklejki jest to przezierne. Widać pięknie wewnętrzną konstrukcję, użebrowanie płata, tak jak na tym zdjęciu. Jest to pierwszy polski szybowiec z balastem wodnym. Przynajmniej niektóre egzemplarze PWS-101 miały 40-litrowy zbiornik w płacie. To polega użycie wody na tym, żeby szybowiec miał wyższą prędkość przelotową, ale później ten balast można odrzucić przed lądowaniem, wracając do jego, że tak powiem, standardowych właściwości. Był to również pierwszy polski szybowiec, który posiadał hamulce aerodynamiczne. Miał 19 metrów rozpiętości, jego masa własna wynosiła 185 kg, a dopuszczalna 312 właśnie ze względu na to, że miał balast wodny. Tutaj niektóre egzemplarze miały mniejszą dopuszczalną masę, bo oczywiście nie posiadały one zbiornika na balast wodny. Natomiast doskonałość tego szybowca wynosiła 26,1 przy prędkości 63 km na godzinę. Szybowce PWS-101 zostały po rozpoczęciu II wojny światowej podczas okupacji przejęte głównie przez Sowietów, którzy je następnie użytkowali, a co najmniej jeden egzemplarz był użytkowany przez Niemców. Tutaj widać go na lotnisku w Krośnie. Zdjęcie zrobiono w czasie wakacji 1940 roku. Po sukcesie konstrukcji PWS-101 konstruktorzy przystąpili do stworzenia jego wersji rozwojowej, która otrzymała nazwę PWS-102 Rekin. Tym razem konstruktorami szybowca byli Wacław Czerwiński i Józef Niespał. Ten szybowiec miał podobne rozmiary do PWS-101, ale był od niego cięższy. 260 kg wynosiła jego masa własna, a 350 całkowita. Oblatany został 18 maja 1939 roku w Skniłowie pod Lwowem. Próby przebiegły pomyślnie, nawet okazało się, że doskonałość tego szybowca jest wyższa od obliczeniowej i wynosiła aż 29,5 przy 76 km na godzinę. Po próbach w locie zmodyfikowano lotki, zmodyfikowano osłonę kabiny i skierowano szybowiec do produkcji, oznaczając jego finalną seryjną wersję jako PWS-102 bis Rekin. Ja tutaj mam taki przedruk w zasadzie ulotki. Właśnie tutaj zachwalane są jego cechy. Między innymi właśnie cechą charakterystyczną tego szybowca jest bardzo duża szybkość przelotowa przy nieznacznym wzroście szybkości opadania. W reklamie czytamy również, że szybowiec ten posiada w 2/3 rozpiętości skrzydła klapy.
które umożliwiają krążenie na małej prędkości, tak więc bardzo zaawansowany szybowiec. Tutaj również widzimy taki odrzucany wózek. Ten szybowiec nie miał kół podwozia, miał jedynie płozę. Startował na odrzucanym wózku, który zostawał na ziemi. Następnie szybowiec wykonywał lot i lądował na płozie dziobowej. Jako pierwszy szybowiec polski miał samoczynnie łączące się napędy sterów, które łączyły się podczas składania, podczas montażu szybowca, czy to przed sezonem, czy po lądowaniu, po przywiezieniu go z lądowania w terenie przygodnym. Pierwsza seria tych szybowców miała liczyć 5 sztuk. Pierwszy seryjny egzemplarz, a wedle niektórych źródeł 2, zostały zbudowane, ukończone dosłownie na kilka dni przed rozpoczęciem II wojny światowej, w związku z czym szybowiec nie wszedł do użytku w Polsce. Egzemplarze, zarówno te ukończone, jak i nieukończone, zostały przejęte przez Sowietów i były użytkowane w Moskwie, gdzie cieszyły się dobrą opinią pilotów. Wybuch II wojny światowej oczywiście powstrzymał rozwój polskiego szybownictwa na kilka lat. Mimo tego po wojnie powstały piękne konstrukcje, o których powiemy w kolejnych odcinkach. Zapraszam do subskrybowania i do oglądania filmów z serii Zabytki Nieba. Dziękuję za uwagę.